Chciałbym w tym rozważaniu pochylić się nad piątą tajemnicą bolesną, ukrzyżowaniem Pana Jezusa, a dokładniej na tych słowach, które często są nazywane testamentem z krzyża. Słowa, które Pan Jezus wypowiada do umiłowanego ucznia: oto matka Twoja, i do matki: oto syn Twój. Pamiętam, uczestniczyłem kiedyś w rekolekcjach organizowanych przez Wspólnotę Przymierza Miłosierdzia. Rekolekcje się nazywały Talita Kum. I bardzo mocno przeżyłem ten czas. I pamiętam, był tam na rekolekcjach taki wielki krzyż. I wtedy pamiętam takie pierwsze doświadczenie, kiedy podczas tych rekolekcji bardziej odczułem i zrozumiałem to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Zrozumiałem, że Pan Jezus, który kiedy chodził i nauczał, bardzo często mówił, że Ojciec jest z Nim. Bardzo często z ust Pana Jezusa wychodziły takie słowa, że Ojciec mnie nie pozostawił samego, że jestem ja i ten, który mnie posłał, że nie jestem sam, bo mój Ojciec jest ze mną. I nagle na krzyżu Pan Jezus już nie nazywa Boga Ojcem, tylko mówi: Eli, Eli, lama sabachtani, Boże mój, czemuś mnie opuścił. I zrozumiałem, że Jezus znalazł się na krzyżu w sytuacji totalnego opuszczenia od Ojca. I zrozumiałem, że jedyną osobą, która wtedy była przy Nim, była Matka. Wczuwając się w sytuację, myślę, że kiedy Pan Jezus patrzył na Jana, to widział tych 11 też, którzy uciekli. I ta Matka jako ostatnia pociecha dla Syna. I Jezus z wysokości krzyża nie nazywa jej matką, tylko mówi: niewiasto, oto syn Twój. Patrzy na mnie, bo widzę siebie w tym uczniu, i mówi: niewiasto, oto syn Twój. I oddaje mi to, co ma najdrogocenniejszego, ostatnią pociechę i ostatnią swą miłość. I zrozumiałem, jaki to jest wielki dar. Pamiętam, na drugi dzień, kiedy jechałem na rekolekcję, to jakoś tak mocniej to do mnie dotarło, że zacząłem płakać, aż zrozumiałem, że to danie mi matki to było naprawdę coś niewiarygodnego, coś niewyobrażalnego. Pamiętam też, kiedyś zacząłem się nad tym zastanawiać, co czuła wtedy matka. I zacząłem kontemplować właśnie to, co ona mogła czuć, kiedy usłyszała: oto syn Twój. I gdzieś tak zrozumiałem, że od 33 lat słowo syn dla Maryi zawsze oznaczało Jezusa. Że na słowo syn w jej macierzyńskim i kochającym sercu budziły się wszystkie wspomnienia związane z 33 latami bycia z Jezusem. I nagle to słowo syn zostaje przekierowane. I nagle ma spojrzeć na obcego młodego człowieka, z którym biologicznie ją nic nie łączy, który się z nią nie wychowywał. I wszystkie te wspomnienia i miłość i całe te uczucia, wszystko co związane jest ze słowem syn, ma odnaleźć w nim. I zrozumiałem, jak wielka to była ofiara, jak wiele ona musiała włożyć w to wysiłku i serca, by wszystko, co odnajdywała w słowie syn, odnaleźć we mnie. I słowo prowadzi nas dalej i mówi: a uczeń wziął ją do siebie. I zacząłem się zastanawiać, co to oznacza, jak mogę ją wziąć do siebie. I zrozumiałem, że pierwszym krokiem to jest uznać ją za matkę, ale tak naprawdę, osobiście, do głębi, to jest moja mama, to jest moja matka. Jeżeli uznam ją za matkę, to nie przejdę obojętnie obok jej słów. Jeżeli uznam ją naprawdę i osobiście za matkę, to będę stawał w jej obronie. Pamiętam sytuację z dzieciństwa. Byłem naprawdę bardzo nieśmiałym chłopakiem, ponieważ jako pozostałość po chorobie, po epilepsji, bardzo mocno się jąkałem. I pamiętam, że byłem jednym z najbardziej nieśmiałych chłopców, jacy chodzili do szkoły. I pamiętam sytuację,
kiedy moja mama w pracy została oszukana, skrzywdzona. Pracowała w bardzo dużym przedsiębiorstwie i pamiętam, że wtedy w tego nieśmiałego chłopca wstąpiła tak wielka odwaga i determinacja. On się stał w kilka chwil mężczyzną pod wpływem doświadczenia, że zraniono jego matkę. I znalazł w sobie na tyle odwagi, by skontaktować się z prezesem na Polskę, by z nim tak rozmawiać, że on ją osobiście przepraszał. I myślę sobie tak, że gdybyśmy w taki sposób osobisty uznali i przyjęli Maryję za matkę, to naprawdę mogłaby czuć się bezpieczna, to byłaby naprawdę pocieszona, bo wielu synów i córek na wiele rzeczy by nigdy nie pozwoliło. I na wiele czynów i grzechów nigdy byśmy nie pozwolili. I kiedyś tak do mnie to doszło właśnie. To moje nowe imię. Na krzyżu ja otrzymałem nowe imię. Nową tożsamość. Syn Maryi. To jest moje nowe imię. Jestem jej synem. Moja tożsamość to jest przyjmować wszystko od niej. Bo na tym polega istota bycia synem. Syn przyjmuje wszystko od matki i od ojca. I tożsamość matki polega na tym, że matką się nie jest na chwilę. Matką nie można przestać być. I cała tożsamość Maryi polega na byciu moją matką. Na dawaniu mi życia łaski z chwili na chwilę, z sekundy na sekundę, bez przerwy, nieustannie, non-stop. I odnajduję w tym wielką ufność i radość, i siłę, i miłość. I przyjmuję wszystko od niej. I kiedy wchodzę w milczenie, kiedy wchodzę w adorację, to czuję się jak dziecko w łonie matki. Przyjmuję wszystko od niej. Naśladuję Jezusa Chrystusa, który stał się embrionem w łonie Maryi. I pamiętam jedno odkrycie. To było dla mnie jak oświecenie. To było dla mnie tak ważne, że naznaczyło mocno całe moje duchowe życie i zgłębiam to i odkrywam do dziś i czuję, że jestem na początku. Kiedy to odkrycie stało się moim doświadczeniem, to pamiętam, że czułem się, jakbym znalazł tą drogocenną perłę, o której mówi Ewangelia. Czułem się, jakbym znalazł źródło niewyczerpane, z którego mogę czerpać bez końca. To było doświadczenie odkrycia drugiego dna tych słów. Oto matka twoja. Kiedy pewnego dnia kontemplowałem i rozważałem, zgłębiałem właśnie te słowa Jezusa i kiedy przyszło mi właśnie na myśl, że Jezus na krzyżu się ogołocił ze wszystkiego, że sobie nic nie zostawił, to doszło to do mnie jak grom i uderzyło mnie z wielką mocą i siłą, że Jezus dał mi o wiele więcej, że w tym oto matka twoja kryje się o wiele więcej, że Jezus nie tylko dał mi Maryję za matkę. W słowach oto matka twoja dał mi całą miłość swojego synowskiego serca do Maryi. I zobaczyłem, że nie jestem skazany na to, by kochać Maryję swym ludzkim, grzesznym, niedoskonałym sercem. Że na krzyżu, w słowach oto matka twoja, Jezus Chrystus mi dał Maryję i swoje serce, którym ja mogę ją kochać. I zobaczyłem właśnie ten dar i uznałem, że teraz właśnie cała moja duchowość i relacja z nią będzie się opierać właśnie na tym, by miłość Jezusa do Maryi żyła we mnie. By Jezus, umierający na krzyżu, znalazł we mnie przedłużenie swojej miłości do swojej matki. Jezus idzie do grobu. Jego ciało idzie do grobu, ale jego miłość idzie w serce ucznia. Jego miłość do matki nie umiera na krzyżu. Jego miłość do matki przechodzi z serca Jezusa do serca umiłowanego ucznia i będzie w nim żyć. I to było dla mnie odkrycie, myślę, że mogę tak to uznać,
największe duchowe odkrycie i zrozumienie, jak wielki jest to dar, co mi Jezus dał na krzyżu. Gdyby dał mi matkę, ale nie potrafiłbym jej kochać, to byłbym głęboko nieszczęśliwy, bo wiem, jak bardzo ona zasługuje na miłość. Natomiast Jezus dał mi matkę i swoje serce, bym tym sercem ją kochał. I dlatego jest to pełny dar, pełnia łaski. Niczego mi nie brakuje, by ją kochać. Bo mam miłość Jezusa, by tą miłością kochać Maryję, moją matkę. Jestem synem w pełnym tego słowa znaczeniu, bo jestem synem mocą synostwa Jezusa Chrystusa. I to było największe duchowe odkrycie w moim życiu. Na koniec właśnie pojawia się takie pytanie, co to na co dzień oznacza, co to oznacza w konkrecie takiego życia codziennego, że jestem jej synem, co to dla mnie oznacza. Po pierwsze, kiedy uczestniczę w Eucharystii, kiedy przyjmuję Pana Jezusa w komunii, to jest dla mnie realizacja też tych słów, wziął ją do siebie, ponieważ przyjmując Jezusa, przyjmuje Go zawsze razem z Jego Matką. Więc zmieniło się moje przeżywanie Eucharystii. I przyjmując ciało Pana Jezusa, przyjmuję ciało, które się ukształtowało z jej ciała i krew, która się ukształtowała z jej krwi. Co to jeszcze dla mnie oznacza? Przyjąłem ją za Matkę, więc słucham jej. Więc zgłębiam jej orędzia. Więc słucham jej słów i głoszę. Więc patrzę na drugiego człowieka jak na brata, jak na siostrę, bo mamy jedną matkę. Jeżeli mamy jedną matkę, to zupełnie zmienia się moje patrzenie na ludzi, na drugiego. To jest dla mnie brat, to jest dla mnie siostra. Jeżdżę do różnych miejsc i przekazuję głos matki. I mówię, nie przyjeżdżam do was głosić wam coś, czy mówić od siebie. Przyjeżdżam i niosę wam głos matki, ponieważ uważam, że dzisiaj przez głos Matki mówi sam Pan Bóg. Że Pan Bóg dzisiaj uderza w najczulszą strunę serca ludzkiego. Że dzisiaj Pan Bóg jakby mówi, jeżeli głos Matki was nie wzruszy, to już was nic nie wzruszy. We Fatimie jest powiedziane, daję wam niepokalane serce Maryi jako ostateczną deskę ratunku. Głos Matki jest tym głosem ostatecznym, który może poruszyć najtwardsze serc. I tego głosu ja dzisiaj słucham i ten głos dzisiaj przekazuję innym. I ten głos dzisiaj jest dla mnie światłem i drogowskazem. I to, co Matka Boża dzisiaj mówi do świata i do Kościoła, jest dla mnie komentarzem do Ewangelii i wyznacznikiem, światłem i lampą dla moich słów. To jest właśnie dla mnie ten konkret i modlitwa. To, co Matka Boża mówi, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Trwanie na modlitwie jest dla mnie właśnie tą realizacją tych słów, oto Syn Twój. Moja matka całe życie trwała na modlitwie i jeżeli jestem jej synem, jestem też synem w tym życiu modlitwy. Przyjmuję od mojej matki to życie modlitwy.